Nie spodoba ci się to. Lepiej się temu przyjrzę. Przybyłaś z tęczy i ocaliłaś nasze biedne tyłki. Skąd jesteś? Człowiek imieniem Hakurt ostrzegł mnie. Zdrajca! Kazałem mu spokojnie siedzieć. Zakuję go za to. Nie żyje. Co? Ten wypalony, brudny, zgniły palant, mój brat. Czemu mnie nie posłuchał? Czemu? On martwił się, że ty i cała osada zginiecie. Wiesz może, co mogło zwabić Jastrząb Błyski? Stało się coś, co mogło zwabić Jastrząb Błyski? Zostawiliście kawałki maszyn? Nie. Oseramowie biorą nasz złom. Nie jak Kardża. Ci biorą tylko ładne rzeczy. A więc Kardża porzucili te odpadki? Tutaj? Nigdy. Jeśli Kardża zostawi szmelc na mojej zmianie, podniosę go i każę mu go zeżreć. Czemu Kardża mieliby mieć coś wspólnego z tą sprawą? Postawiliśmy ten fort do obrony przed Kardża, a teraz przychodzą na handel. Dobrze, ich okruchy nie śmierdzą. Przecież każdy wie, że chcą tego miejsca. W zasadzie chcą każdego miejsca. Ale jak mogli przywabić Jastrząb Błyski? Jak mi dadzą trochę spokoju, to natychmiast poślę kogoś ich tropem. Założę się, że na drugim końcu czeka Kardża. Ktoś próbował sprzedawać przynęty? To takie urządzenia wabiące maszyny. Czy to prawda? Czy to jakiś żart Nora? Rozumiem, że nie. Co właściwie tu robisz? Ja tu rządzę. Bo tak się złożyło, że zbyt się upiłem, żeby odmówić bratu. Powiedz, gdzie jest. A ja ułożę go do snu, jak pozbędziemy się Jastrząb Błysków. Znajdziesz go na południu, w dół rzeki. Do licha z nim, ten dupek, zasraniec jeden. Dziękuję, że byłaś z nim do końca. Może ja przyjrzę się atakom Jastrząb Błysków. Macie dużo roboty. Serio? Nikt mi nigdy nie pomaga. Umiesz może tropić? Można tak to ująć. No to dobrze, daj znać po wszystkim. Młot przeciw stali, że stoją za tym Kardża. Urządzenie wysyła sygnał. Może to wabi jest czymbuski? Wyłącz! Um,
Co ty robisz? Na słońce! To się nie chce wyłączyć! To urządzenie wabi jastrząb błyski. Wyłącz je. Niby jak? Nie mam pojęcia, jak to wyłączyć, tak jak nie wiem, jak to włączyć. Wyciągnąłem to ze starego warsztatu. No i po wszystkim. A teraz gadaj. Po co zbierasz części, których nawet nie znasz? Moi klienci zawsze domagają się niezwykłości, najlepiej znalezionych gdzieś na obrzeżach cywilizacji. Historie moich przygód zwiększają ich wartość. Gdzie inni nie ważą się stąpać, ja rozkwitam. Żadna góra nie jest zbyt wysoka na moje możliwości. Moja praca wymaga ofiary. W tym poświęcania niewinnych? Te jastrząbłyski atakowały wszystkich wokół. Nie chciałem, żeby tak się stało. Jedynie starałem się zaspokoić apetyty bogatej szlachty, która nie opuszcza pałaców. Mówisz, że znalazłeś przynętę w warsztacie? Tak. Obozowałem wtedy na śnieżnej wschodniej grani. Niełatwa dla mnie wspinaczka, nawet za młodu, ale owinąłem swoje... Dość. Czy były tam jeszcze jakieś inne urządzenia? Porzucony ekwipunek, jakiego nigdy jeszcze nie widziałem. Ale pewien silos, mimo prób, za nic nie dawał się otworzyć. Poszukując, nie mogłem się nadziwić, ile niezwykłych sekretów skrywa ten świat. Gdy my w kompletnej niewiedzy żyjemy swoim codziennym... To znaczy? A, nie, nie widziałem innego urządzenia. Ale wciąż może gdzieś tam być. Czekając, by uwolnić grozę. A wiedziałeś, że to urządzenie wabi jastrząb błyski? Na słońce, nie! Zostawiłem to tylko na chwilę, ale kiedy wróciłem, te latające cholerstwa o mało co mi głowy nie ucięły. Te urządzenia są niebezpieczne. Muszę znaleźć ten warsztat i z nimi skończyć. Gdzie on jest? Na wschodniej grani, zaraz za moim obozem. Ale gdy zszedłem z warsztatu, trzaski nade mną przepowiedziały mój los. Skoczyłem do rzeki ledwie chwilę przed lawiną, co zmiotła ścieżkę. Teraz tam nie wejdziesz. Wspinaczka jest zbyt ryzykowna. Zaryzykuję. A ty nie zbliżaj się tam i nie sprawiaj więcej kłopotów. Karga mówił, że warsztat był blisko obozu na wschodniej grani. Korzystać z zaskoczenia.
To nie jest tanie. Obóz Węszyciela, więc warsztat musi być niedaleko. Tylko przebrnąć przez lawinę. Są wkurzone. Pewnie przynęta zwabiła dużo ptaka. Jeśli ją znajdę i zniszczę, maszyny powinny odejść. O, jest. Przynęta. Dobra, co było,
bym z głowy. Lepiej zajmę się pozostałymi przynętami. Gotowe. To już ostatnia. A co do warsztatu? Więc przynęty to sprawka Derwala. Sprytne i groźne. Czas powiadomić Smolny Klif. Przydatne. Pewnie ucieszy cię, że znalazłam i zniszczyłam jeszcze jedną przynętę. Myślę, że to już ostatnia. Na ogień i ślinę przechodzisz samą siebie. Skąd wiesz, że więcej nie będzie? Warsztat, gdzie ją znalazłam, był opuszczony. Wszystko gra. Dobrze. Moi ludzie chcą splunąć i uścisnąć ci dłoń. Mój brat też by chciał. Dziękuję ci w imieniu Smolnego Klifu i rodziny.